Co musisz zrobić, aby zmienić kod ograniczeń w prawie jazdy? Jak przeszedłeś laserową korekcję wzroku? Czyli miałeś okularki lub szkła kontaktowe, a dzisiaj ich już nie masz. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Zapytanie mojego widza, a w zasadzie mojej pacjentki. Witam, mam pytanie odnośnie prawa jazdy. Wiele lat temu wykonywałem u Pana badania na prawo jazdy, gdyż miałem prawko czasowe. Następnie na podstawie zaświadczenia od Pana otrzymałem prawo jazdy na stałe, ale z adnotacją 0106. Kilka lat temu przeszłam laserową korekcję wzroku i od tamtej pory nie noszę okularów, gdyż efekt dał 100% poprawę. Jak teraz muszę zmienić prawo jazdy, aby nie mieć tej adnotacji? Czy muszę przejść kolejne badania? Jeżeli tak, to jaki jest ich koszt? Pozdrawiam. Jest tutaj klasyczna sytuacja, kiedy nastąpiła zmiana stanu zdrowia i dane ograniczenie nie jest już potrzebne. Oczywiście może być sytuacja odwrotna, że coś tam się pogorszyło i niestety ograniczenie potrzebne może być. I warto w tym momencie zadbać o jakieś uaktualnienie wpisu w prawie jazdy, bo w przypadku kontroli policyjnej narażasz się na mandat, jak za jazdę bez uprawnień. Jest to coś koło 500 zł. Oczywiście 0106 jest wykryć trochę trudniej, ponieważ zawsze z uporem maniaka możesz twierdzić, że masz soczewki kontaktowe, policjant tam oczywiście palca do oka Ci nie będzie pchał, ale różnie to bywa. I w tej chwili jazda bez uprawnień to jest mandat około 500 zł, tak przynajmniej relacjonują mi moi pacjenci, którzy przychodzą to prawko, że tak powiem, uaktualnić. I ostatnio był nawet u mnie kierowca Polak, jeżdżący gdzieś po Niemczech, ale jeżdżący z polskim prawem jazdy i z jego relacji wynika, że kary są tam znacznie większe niż w naszym kraju, a policja, tak szczerze mówiąc, od sprawdzenia kodów ograniczeń zaczyna kontrolę drogową, szczególnie jak jeździsz jakimś busem, czy wykonujesz jakąś pracę. No i jakie jest to rozwiązanie? No bardzo proste. W sumie jedyne co musisz zrobić, to udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, wyjaśnić mu tą sytuację, poprosić o powtórną ocenę stanu zdrowia. No i oczywiście po badaniu, jeżeli konieczność zmiany kodu ograniczeń się potwierdzi, to ten lekarz powinien wpisać to w orzeczeniu lekarskim. Jeżeli chodzi o ceny badania, przynajmniej na rok 2016 ceny są urzędowe, jednakowe w całej Polsce. No niezbyt niskie, bo 200 zł, ale tak po prostu ustawodawca wymyślił. Także później pozostaje Ci tylko wizyta w starostwie powiatowym, w Wydziale Komunikacji, no i wymiana prawka na nowe, co trwa tam około 2 tygodnie. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań kierowców. Jeżeli masz coś ciekawego na temat zmiany kodu prawa jazdy na jakiś inny, oczywiście napisz to w komentarzu do tego wideo. Chętnie zbieram takie relacje, bo wydawałoby się, że sprawa jest prosta, czasami oczywista, a życie jednak pokazuje, że różne komplikacje są. Pamiętam pacjentkę, której syn niewidzący na jedno oko dostał kod, zalecana przepaska na jedno oko, no niewidzące, bełkot totalny. No, jak to się skończyło? Chyba poszła do drugiego lekarza i tam jakoś ten lekarz drugi wyprostował sprawę. Także czasami no, decyzje podejmowane przez moich kolegów też są czasem troszeczkę dziwne. Także skomentuj to wideo i zapraszam Cię do następnego filmiku, który pojawi się wkrótce.